Nie mający 35 urodzin, Rafał Dudek. Rafał, ale mimo wszystko życzę Ci wszystkiego najlepszego. A co najlepsze, też miejmy nadzieję, będzie 26 kwietnia. Jerzy Wroński. No tak, nie chciałeś tych superfightów, nie chciałeś, ale Ci chyba coś skusiło. Witam serdecznie. No, z reguły unikam walk, prawda, z Polakami, czy unikam. Jeżeli walka jest interesująca, da emocje kibicom, to taką walkę wezmę i myślę, że Jurek jest odpowiednim rywalem. No był Rafał Jackiewicz, teraz Jurek Wroński, takie powiedzmy walki nieszablonowe, nie takie typowo kickbokserskie, ja jestem z innej wagi i one chyba przyciągną kibiców. 7-5 w końcu ustaliliście, czy jakiś limit jest pośredni tej walki, bo nie pamiętam, powiem Ci szczerze. 75 kilo. 75 kg oficjalnie jest, także tutaj ja pójdę troszkę do góry z kilogramami. Ale ja wcześniej się biłem 75 kg głównie. Taką tą młodą karierę toczyłem w walce 75 kg. Walczyłem amatorsko 75 kg i nawet byłem zawodowym mistrzem Polski. Pokonałem kolegę klubowego Jurka Wrońskiego, Michała Jabłońskiego. Pozdrawiam go serdecznie. Wygrałem z nim wtedy, pamiętam, walkę o pas. I na tym zakończyłem swoją przygodę z karierą w wadze 75. Słuchaj, w ogóle ty będziesz ważył 75 kg, czy raczej będziesz miał gdzieś tam 73, 72? To jest dobre pytanie właśnie, widzę, że się uśmiechasz. No mam tutaj dietetyka Konrada Babija, który mi pomaga i tutaj wspólnie ustalamy cel taki, żeby znowu nie nabić tych mięśni za dużo, ponieważ będę schodził później znowu do 70, więc też nie ma co przesadzać. Myślę, że będę miał optymalnie, po śniadaniu pójdę, stanę na wagę, będzie równe 75 kg. Co, jakiś zakład będzie w walce z Jurkiem? Bo on wiadomo, robi obrotóweczki, więc pytanie, czy Rafał Dudek będzie też obracał i będą jak w full kontakcie sędziowie, którzy będą liczyć z tymi kartkami. Ja mam inne atuty po swojej stronie, więc ja tutaj obrotówek jakiś nie planuję, aczkolwiek no kto wie, mam jakiś plan, założenia są, plan jest, trzeba go tylko wykonać. Wspomniałeś właśnie, że ta walka będzie tam jakiś inny aspekt. Generalnie z tego, co kojarzy Jerzy Wroński, w tej chwili muzykiem już nie jest. Więc tak się zastanawiam, jaki to może być aspekt, bo jego fani, kiedy on tworzył tą muzykę, to już są dawno dorośli. No czy ja wiem, no jest bazaną postacią w kickboxingu. No ciężko znaleźć typowego kickboksera, który jest znany z kickboxingu, tak? No Rafał Jackiewicz był kickboxerem, później bokserem był znany. Jurek Wroński również jest znany z muzyki, z tworzenia muzyki. I chyba na to na celu marzy po prostu przyjąć kibiców z różnych, prawda, dziedzin. Myślę, że to ma sens. Słuchaj, sparowaliście ostatnio w Palestrze, gdzieś tam urywek udało mi się nagrać. No i pytanie tak naprawdę, no muszę Ci je zadać, no jakim rywalem tak naprawdę gdzieś tam na tle tych Twoich ostatnich rywali wydaje się już Jerzy Wroński? Znaczy sparring to nie jest walka przede wszystkim. Ja tutaj sparowałem, jestem z reguły zawodnikiem, który dobrze sparuje. W walce czasami to się nie sprawdza, więc w tym wypadku, no sparing, jak sparing, nawet była zdaniówka z tego co pamiętam, taka parę minut dosłownie, więc tutaj ciężko jest jakkolwiek powiedzieć, no wszystko zależy jak się Jurek przygotuje, jak ja się przygotuję, no i co się wydarzy w ringu, prawda, sekunda nieuwagi może być, jakieś kopnięcie, może kopnąć obrotówkę, ja go mogę złapać jakimś ciosem i całe wszystko pójdzie jak w sportach walki, wszystko pójdzie, że tak powiem, po swojemu, nie? Gdzieś tam wy wyjeżdżaliście ostatnio do Palestry, teraz rozumiem, że ten kierunek jest dla Ciebie zamknięty. Pytanie, czy będziesz wyjeżdżał gdzieś w Polsce na sparingi, no bo wiemy, że wyjeżdżasz do Holandii, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Czy Polska w ogóle gdzieś planujesz coś jechać? Na dzień dzisiejszy no nie zostało niewiele czasu, zostało miesiąc czasu, niecały nawet, więc to jakichś wojaży dłużych nie będę przeprowadzał, aczkolwiek w planach jest wjazd 8 kwietnia do Amsterdamu dosłownie na kilka dni, żeby się przeczeć. Chcę wziąć właśnie chłopaków Tomka, chcę wziąć Marcina, żeby naprawdę posparowali z takimi bardzo mocnymi zawodnikami, żeby mieli mocne starcie, to będzie kilka dni typowo sparingowe, żeby poczuli krew. Słuchaj, pytanie, gdzieś tam już rozmawiałeś z Mike'iem, z kolegami z Mike's Gymu, bo no wiadomo, że to będzie ten kierunek. Czy kto tam w ogóle będzie, tak? Czy będzie Gronhardt, czy będzie Adamczuk, czy te największe, że tak powiem, gwiazdy Mike's Gymu tam będą? Będą chłopaki, tak. No Sergiej chyba nie będzie z tego co wiem, ale Murtel jest zawsze praktycznie, jeżeli go nie ma, to jest na wakacjach. Kto jeszcze? No Baja na pewno będzie, Shaggy będzie, tacy topowi zawodnicy będą, również ci tacy młodsi, typu Yusri, takie gwiazdy ciężkie też będą na pewno. Z nimi też jest przyjemność sparować. Zabieracie kaski, czy standardowo w Holandii bez kasków? No tam nie można kasków używać. Nie, no można, ale no nie zabierzemy, że nagle się nie wychylę, prawda? Jest 30 chłopaków bez kasku i nagle ja biorę kask. No delikatnie to jest, no nie wygląda to ładnie, aczkolwiek no ja ubieram chętnie, bo brał kask.
Słuchaj, jest gala, wiemy, tak? Miałeś też ofertę walki w Enfusion w Żylinie. To bodajże jest chyba dzień kolejny, jak dobrze pamiętam. Pytanie, czy Enfusion gdzieś tam jest cały czas w kontakcie z tobą, powiedzmy takim lepszym, czy raczej tylko właśnie na te gale najbliższe gdzieś poza, dosłownie za miedzą? Znaczy, jeżeli chodzi o Enfusion i inne federacje, to ja to wszystko, prawda, zdaję na, no, na Majka Holland, że to prowadzą. Ja tam generalnie nie jestem jakby stroną, która decyduje, czy proponuje, czy oferuje. Nigdy taki nie byłem, więc jeżeli będę chciał walkę, po prostu przyjdę do Majka, żeby coś załatwiał, ją wtedy załatwia. Ostatnio miałem ofertę walki bodajże w Holandii, gala odwołali, też tam Glory, też tam były rozmowy, więc jeżeli pojadę do Holandii, posporuję dobrze, wygram walkę z Jurkiem, coś się będzie działo na pewno. No słuchaj, gdzieś tam planujesz w takim razie jeszcze powiedzmy ten maj, czerwiec coś zrobić? No bo DSF w czerwcu wiadomo, Moskwa, miesiąc wcześniej będzie okolica Warszawy, ale Enfusion też nie, że tak powiem, nie stopuje swoich organizacji. No nie stopuje, tego jest dużo, więc idealnie by się złożyło. Luty, prawda, walka wygrana z Zakirko, w kwietniu walka z Jurkiem i w czerwcu jakby jeszcze jakaś walka fajna wpadła, to chętnie. No wszystko zależy jak się potoczy, nie? Ale chętnie, czuję się dobrze. Dawno się dobrze tak nie czułem, jestem w gazie, więc trzeba to wykorzystać, ostatnie tchnienie. W Rosji już byłeś? W Rosji nie byłem, nigdy. Wizę już masz? Paszport? Paszport masz, a wizę już masz? Paszport mam, raz zgubiłem, paszport się zgubił mi, dojechali jak do góry leciałem, praktycznie w dzień wylotu nie miałem paszportu, dostałem paszport tymczasowy z wizą taką powiedzmy wbitą tylko na miesiąc czasu, więc paszport mam nowy i tutaj jeżeli będzie jakaś fajna oferta, to nie ma problemu. No słuchaj, wiadomo, jest oferta DSF w Moskwie, tak? Pytanie, czy ty jesteś tam brany pod uwagę, gdzieś już jakieś rozmowy były poruszane? Nie rozmawialiśmy na temat Moskwy, czekamy na najbliższą walkę po prostu i tam, nie wiem, kto tam się ma bić. Ja jestem otwarty na każdą propozycję praktycznie, więc tutaj nie ma dla mnie znaczenia, aczkolwiek no, chciałbym za granicą jeszcze powalczyć. Słuchaj, nie unikniemy tego tematu, bo dzisiaj też ciekawa sytuacja u ciebie na sali. Był piłkarz, znaczy obecny piłkarz. Obecny piłkarz, gdzieś tam dowiedziałem się, że u ciebie trenuje, gdy się właśnie powiedziałeś. Kto to jest w takim razie, jak mu idzie? No i pytanie, czy będziemy mieli po Jacku Wiśniewskim kolejnego piłkarza w sportach walki? No jest to Maciej Korzym, znany piłkarz tutaj w Ekstraklasie. Czuję, jak piłkarz, tak nie siedziałem, nigdy nie interesowałem się. Jest, no później zacząłem się interesować siłą rzeczy. Jest znany piłkarzem. No. Pomagam mu troszkę, prawda, w treningach, on no, formę chce zrobić lepszą, teraz ma kontuzję, więc nie ćwiczy tak mocno, ale generalnie rusza się, zasuwa jak 20-latek, także no, kto wie. Ale powiedz, gdzieś tam macie jakieś plany, powiedzmy, żeby gdzieś powalczyć, czy to jest tylko, że tak powiem, dodatek treningowy dla Maćka do tego, żeby, że tak powiem, jeszcze urozmaicić swój trening? To jest na pewno dodatek treningowy, no ale wiadomo, z tego dodatku się robi baza jakaś i na tej podstawie można później coś działać i myślę, że taka osobowość jak Maciek i tak z takim, powiedzmy, taka postać w sportach walki byłaby no, ciekawą ofertą dla różnych federacji, tak, więc... Karty są na stole, otwarte, zobaczymy. Różnych federacji, ale to masz na myśli sportowe, czy masz na myśli typu Fame MMA i ta nowa organizacja, którą na zlecenie Polsatu buduje KSW, jeżeli chodzi o freaków? Myślę, że bardziej sportowe. No freaki to tak powiedzmy, może to idzie w stronę bardziej sportu, pójdzie, że te freaki będą faktycznie trenować, no to wtedy jest inna rozmowa, ale generalnie ja lubię sport, ja jestem ortodoksem, jeśli chodzi o sport i staram się unikać takich tematów freakowych. Aczkolwiek bonusa, bo jedyny freak, którego lubię, to jest bonus. Także... Jak większość, co by nie powiedzieć, bonus mimo wszystko wywołuje, powiedzmy, pozytywne, pozytywne, tak, bardzo pozytywne uczucia. Natomiast, no to jeszcze ostatnie pytanie, bo tak pochwaliłeś się, że wczoraj oglądałeś walkę Wierzbicki-Wowk. Mhm. No i właśnie, powiedz, ten polski boks, da się obejrzeć? Bardzo ciekawa walka, ten Wowk, to chyba Ukrainiec był z tego, tak, nie, bardzo, bardzo fajna walka, no Wierzbicki, leworęczny zawodnik, bardzo, bardzo fajnie boksował. Pół walki praktycznie robił co chciał z nim, ale połowy walki gdzieś go ten Ukraińc nieczysto walczył, gdzieś go po dołach uderzył, poniżej pasa, gdzieś go tam przełamał i był naprawdę taki moment, że w opałach był poważnych ten Wierzbicki, ale Wowk no taki mega silny, widziałem, że mega silno bijący, no i o 9 rundzie bodajże zapał go na kontrę piękną na szczękę, ten Wowk no prowadził, no zamiatał już Łukaszem, tak? Łukaszem, no czy zamiatał, no cisnął go po linach strasznie. Już tam wszyscy komentatorzy już też myśleli, że walka się skończy, no bo była no, duża przewaga, a tu nagle pach, poza zajstepem uderzył prawy sierpowo, bo leworęczny, czysty dzwon taki, że no w szoku byłem. Bardzo fajna walka i takich walk oby było więcej.
Takich walk by było więcej. Pytanie gdzieś tam, wiadomo, oglądasz, to gdzieś tam porównujesz siebie do nich. No i pytanie, tak jakbyś mógł ocenić, powiedzmy, Łukasza Wierzbickiego na swoim tle. Myślisz, że dałbyś z nim nawet może nie wygraną, ale równą walkę, tak? No bo wiadomo, jesteś kickboxerem. No w boksie, no myślę, że tak. Ja też dużo boksuję. Ja też, jak wiecie, nie jestem jakimś mega zawodnikiem kopiącym dobrze, głównie skupiam się na rękach, więc tutaj walka myślę, że mogła być ciekawa, ale jestem kickboxerem. Nic ci nie skusi, tak rozumiem? Nie, no nie, wiadomo, że skusić, wiadomo co może. Skusić może fajna oferta sportowa i finansowa i takie rzeczy, no nie mówię nie nigdy, prawda? Conor McGregor się bił z Mayweatherem i co? I ludzie oglądali, byli zadowoleni. A nie gadaj, z Mayweatherem też byś się pobił na pewno. No tutaj fajnie. No, nawet tak, za 1% pay per view. Tak, za 1% nikt by mi nic nie powiedział, bym tutaj powiedzmy nawet na cel hard bym rozdał te pieniądze i bym był szczęśliwy. Dokładnie, także Rafał Dudek, 26 kwietnia, nie walka wieczoru właśnie, czyli jak dobrze pamiętam, bo to twój uczeń, Marcin Mazurkiewicz. No tak, Marcin, myślę, że tutaj Marcin zawalczy walkę wieczoru o pas. Jeszcze zobaczymy, tam ustanie są dokładnie, karta walki tam się jeszcze klaruje, ale no, mój uczeń będzie walczył na obronie pasa. Bardzo ciekawa walka zresztą, bardzo ciekawa walka i będzie gorąco. A więc zapraszamy oczywiście Nowego Sącza, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc na pewno warto zajrzeć do Nowego Sącza, warto zajrzeć do Fight House'u, który jest w samym rynku. Dziękuję ci, Rafał, za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia w kwietniu.